I jest katastrofa, no. Jest po prostu katastrofa, ale jeszcze... Jeszcze chyba za 3 godziny tu stoimy, a dopiero druga granica nam idzie. No i jeszcze z pół godzinki już może będziemy, bo już widzimy chociaż bramki. Przejdziemy przez bramki, ale nie wiem, co jest za bramką. Ale patrz, co tu się jeszcze dzieje. Wkurzyłam się, bo chciałam iść do toalety i miałam maskę, a pani powiedziała, że tylko musi być FP2 i mogę sobie kupić za 50 centów euro, jak chcę, to wtedy będę mogła iść do toalety. Tylko gorzej, bo nam zostało 25% baku paliwa i żeby nam gdzieś tu w tych górach nie brakło. Auto prawie już spakowane, czeka nas kolejna długa podróż. Moja misia życzy sobie tego misia do środka. Jeszcze jedna walizka, jedna na drugą. A, wchodzą idealnie, co do milimetra. Kolejna dostawa miśków, słuchawki muszą być, iPhone musi być. O, o, wszyscy są. Jeszcze lepiej dystrybutor, przyjdzie tak. Nie szczelaj w dystrybutor. Kto zna? Ale leci tylko tak po cichutku, o Jezu, jak tu po cichutku leci benzynka, robka. Pamiętacie taką akcję, jak strzelali się na stacji w Polsce nie wiem, czy to w Polsce, no chyba w Polsce. I co? I gość krzyczał do policjanta, tylko nie strzelaj w instrybutor. No właśnie. Żeby ktoś czasem nie strzelał w instrybutor. Ile litra? 350 km, zobaczymy ile litra na 350 km. Niecałe 33 litra. No więc, 33 litra to jest poniżej dyszki, jest dobrze. Dorka, co ci tak nóżki chodzą? Muszę rozchodzić. Damka. Daj gryza. Nie uciekaj, tylko dawaj gryza. Mała aktualizacja dla osób, które wracają z Chorwacji i wracają w niedzielę do Polski. No to 40 minut stania na granicy, wyjeżdżając z Chorwacji do Słowenii. Niestety. Ciekawa sytuacja na granicy, bo jest taki mały zjazd, krótki, gdzie można zaoszczędzić z 300 metrów, 400, ale to i tak dobrze. I ci z tyłu, którzy zostali, no to mają trochę przerąbane, bo dużo aut zjeżdża na prawy pas, zjeżdża z autostrady tak jakby na sekundkę, później wjeżdża z powrotem do granicy i wciska się w te wszystkie auta, które stoją z tyłu, a tam tylko są właśnie dwa pasy, a tutaj cały czas nowe auta dojeżdżają, zrobiły się już cztery pasy. Tu w lusterku może widać, jak to krzywo wszystko wygląda. No i ogólnie na autostradzie przy wyjeździe z Chorwacji jest nieciekawie. Witamy dwie godziny później. Trzy godziny później. Są tak cholerne korki na granicy, że to jest jakaś katastrofa. Nie wiem dlaczego, przecież jest dopiero początek czerwca. Wszyscy jeszcze raczej siedzą w swoich krajach, jeszcze nie podróżują. Jeszcze nacisnęło mi się coś i rozłączyło. Nie ma sezonu. A czemu są takie korki? No jasna cholera, no przecież to jest jakaś tragedia, no naprawdę, są takie duże korki. No jeszcze nigdy w życiu. Ani w lipcu, ani w sierpniu. Dokładnie, w sezonie się jeździło, kurde, coś tam i nie trzeba było stać na granicy. Może oni ich wszystkich testują przed wyjazdem do Unii Europejskiej. Nie wiem, o co chodzi, ale są naprawdę ogromne korki na granicy, jeśli ktoś wraca, nie wraca, bo my nie wracamy. Wraca do Polski. Nie, my nie wracamy, my jedziemy do Polski. Jeśli ktoś jedzie w kierunku Polski, wyjeżdża z Chorwacji, wjeżdża do Unii Europejskiej, znaczy w sumie nie do Unii Europejskiej, tylko do strefy Schengen i jest katastrofa, no. Jest po prostu katastrofa. Ale jeszcze chyba za 3 godziny tu stoimy, a dopiero druga granica nam idzie. No i jeszcze z pół godzinki już może będziemy, bo już widzimy chociaż bramki. Przejdziemy przez bramki, ale nie wiem, co jest za bramką. Ale patrz, co tu się jeszcze dzieje. Ale tutaj, o co oni tutaj, czemu oni, co tu chodzi? O my god. Z lewej na prawo, nie wiem właśnie. Z prawej na lewo. Masakra. Tam,
mega zaskoczenie w Austrii. Zatrzymaliśmy się w Austrii na McDonaldzie, żeby coś przekąsić. No to Dorka, powiedz, jakie miałeś ciekawe zdarzenie. Wkurzyłam się, bo chciałam iść do toalety i miałam maskę, a pani powiedziała, że tylko musi być FP2 i mogę sobie kupić za 50 centów euro, jak chcę, to wtedy będę mogła iść do toalety. No, także takie hity są w Europie. I na szczęście już wyjechaliśmy z tej durnej Austrii, bo tam tylko są ograniczenia, remonty i strasznie wszyscy ludzie właśnie są strasznie spięci i strasznie nerwowi i strasznie nie przypadają nam do gustu. Jeśli mielibyśmy streścić sytuację na granicach, no to są straszne korki, przynajmniej dzisiaj w niedzielę, po długim weekendzie, bo tak sobie myślimy, że to może być właśnie przyczyna tego długiego weekendu. No i to, że zazwyczaj ludzie w niedzielę wracają, tak, z Chorwacji do Polski, no to już na początku czerwca są straszne korki. Straszne korki na granicach. Na szczęście nie trzeba żadnych testów, nie trzeba nic okazywać, ale jednak no zawsze ktoś tam stoi na tej granicy, celnik, tak, i po prostu sprawdza, czy dowód, czy coś tam. I jest ograniczenie, jest zwężenie, dużo samochodów i są bardzo duże korki. Straciliśmy dzisiaj na stanie na granicach, myślę, że z 3 godziny lekko straciliśmy na stanie na granicy chorwacko-słoweńskiej, później słoweńsko-austriackiej. Na tych dwóch granicach straciliśmy co najmniej z 3 godziny. Teraz jak przejeżdżaliśmy austriacko-czeską, to na szczęście ruch był bardzo płynny. Tutaj akurat już właśnie nikt nie stał, nikt nic nie sprawdzał, więc na 99,9% jak teraz będziemy jechać z Czech do Polski, to też nikt na granicy nie będzie stać i też ten ruch będzie płynny. Ale tak jak mówię, tam straciliśmy co najmniej z 3 godziny. Ale ogólnie na autostradach jest ok. Ogólnie na autostradach nie ma jakiegoś takiego dużego, nie ma takiego aż całkiem jakiegoś dużego ruchu, który da się jakoś bardzo odczuć. Ale na granicach jednak jest bardzo ciasno. I jeszcze raz przypomnę, jeśli zatrzymacie się w Austrii, w McDonaldzie, żeby coś zjeść, to wymagane są maseczki te FFP 2 czy 3? Ten numer 2 czy 3? FP2, żeby skorzystać z ubikacji w McDonaldzie lub zrobić zamówienie, trzeba mieć maseczki FP2. No ja na szczęście na początku miałem tą taką zwykłą i złożyłem to zamówienie, ale już później jak chcieliśmy iść drugi raz do ubikacji, no to już wymagali od nas tych maseczek, no i nie poszliśmy drugi raz do ubikacji, żeby sobie umyć ręce po jedzeniu, no i... Ale można sobie kupić tam od razu na stacji i wtedy można pójść. Ale jeszcze kolejna sprawa była bardzo ciekawa. Kiedy staliśmy przy kasach i obok, dosłownie z metr obok, był stolik i ludzie nawet wyjątkowo jedli w McDonaldzie, jedli sobie coś i pani mocno upominała nas, Drotę, że nie ma maski, założonej, ale metr, dosłownie nie więcej niż metr obok, ludzie jedli, byli bez masek i było wszystko w porządku, a my staliśmy metr od nich i jeszcze metr do kas i to był wielki błąd, to był wielki problem, bo myśmy stali bez masek, a ci ludzie, którzy metr obok jedli, to oni mogli być bez masek. No, straszne rzeczy. No i jeszcze jesteśmy mega zaskoczeni pogodą w Czechach, bo jest 26 stopni, godzina 18:15, przez całą drogę Austrię, góry, kurde, co tu lata tyle tego, biały śnieg lata, przez całą Austrię, przez góry albo padał deszcz, albo było 15 stopni, a wjechaliśmy do Czech i jest piękna pogoda, bezchmurne niebo i 26 stopni, no to mi się podoba. Kto lubi takie trasy, takie zakrętasy, to tylko w Czechach. O tak. Takie zakrętasy tylko w Czechach. Droga Szumperek-Jesennik. Także tutaj jest ciekawie. O, ale brudna szyba. Oko, brudna szyba, dopiero teraz ją zauważyłem w telefonie. No, zaczynają się. To są chyba te największe takie zakrętasy, nie? To znaczy, żeśmy po nim jeździli. Pięknie to wygląda. Piękna trasa. Przez góry, tylko gorzej, bo nam zostało 25% baku paliwa,
i żeby nam gdzieś tu w tych górach nie brakło. Pięknie.